Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym Cyberfoxowym webinarze. Dzisiaj będziemy rozmawiali o budowaniu reputacji w e-commerce. Okej, widzę, że się widzimy, widzę, że się słyszymy po Waszych reakcjach. Potwierdźcie tylko proszę tradycyjnie, czy widać, czy słychać, ale mam wrażenie, że chyba wszystko jest w najlepszym porządku. Ja się nazywam Artur Pajkert i dzisiaj będę tutaj prowadził to wydarzenie, a razem ze mną jest nasz specjalny gość Jerzy Krawczyk, który reprezentuje firmę TrustMate. Zaprosiłem Jerzego do współpracy przy tym webinarze ze względu na taką praktyczną część tego webinaru, którą poprowadzi za około 25-30 minut. Jest z nami też, być może znana Wam z poprzednich webinarów, jeśli bywaliście już na naszych wydarzeniach, Adrianna Szałańska, ale Adrianna niestety troszkę się pochorowała, dlatego dzisiaj się nam nie pokazuje, ale jeśli chcecie powiedzieć Adriannie, że życzycie jej dużo zdrowia, to jest ten moment, możecie to napisać na czacie, na pewno będzie jej miło. Dobra, kochani, słuchajcie, to żeby nie przedłużać, to parę słów o tym, co będzie dzisiaj, co się będzie działo, jaki jest plan na nasze spotkanie. Generalnie to spotkanie będzie składało się z części teoretycznej, którą poprowadzę ja, części bardziej praktycznej, tutaj zaprosiłem właśnie Jerzego i liczymy też na po prostu Wasze tutaj pytania, interakcje z Wami i to Wy w tej ostatniej części, bo bardzo bym prosił, żeby właśnie w tej ostatniej części zgromadzić pytania, wiecie jak to jest, po prostu mamy swój flow, przygotowaliśmy jakoś te nasze prezentacje i łatwiej nam będzie po prostu na końcu odpowiedzieć na wszystkie pytania, niż przerywać po prostu w trakcie i na bieżąco. Ale gdyby coś było bardzo niejasne, to oczywiście piszcie i będziemy starali się to korygować od razu, no bo wiadomo, idea jest taka, żebyście jak najwięcej z tego wydarzenia wynieśli. Więc słuchajcie, przechodzimy już do rzeczy. Będziemy rozmawiali o reputacji w e-commerce. Najpierw upewnijmy się jednak, czy wszyscy jesteśmy we właściwym miejscu, więc ja swoim zwyczajem zaczynam takie prezentacje i webinary od tego, że definiujemy sobie, dla kogo w ogóle przygotowaliśmy dzisiejsze treści. I mam do Was prośbę, żebyście napisali tutaj na czacie, czy to w jakiś sposób jest o Was. Czyli dzisiejsze treści będą na przykład dla przedsiębiorców nękanych negatywnymi opiniami w sieci, co do których na przykład mogą podejrzewać, że nie są to do końca uczciwe opinie, na przykład są pisane przez konkurencję. Czy zdarzyło się Tobie, że ktoś napisał na Twój temat taką nieuczciwą opinię, na temat Twojego sklepu, firmy, strony internetowej, a może znasz takie przypadki, że ktoś znajomy został w ten sposób zbombardowany negatywnymi opiniami, które prawdopodobnie niewiele miały wspólnego z rzeczywistością. Jeśli znasz taką sytuację, albo jeśli ona dotyczyła Ciebie, napisz proszę teraz na czacie, że okej, faktycznie kojarzę tą sytuację, mnie się to przytrafiło albo znajomemu, to będziemy wiedzieli, że mówimy do właściwych osób. Dzisiejsze wystąpienie przygotowaliśmy ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli sklepów na WooCommerce, no ponieważ sklepy na WooCommerce stanowią największą część ilościowo sklepów internetowych i z naszych badań, ale nie tylko naszych, bo również dostępnych na całym świecie, wynika, że jest to silnik sklepowy numer jeden, najczęściej po prostu wybierany. Ten webinar jest również dla pracowników odpowiedzialnych za marketing, nie tylko więc dla właścicieli sklepów, ale jest również dla tych, którzy po prostu etatowo pracują na rzecz sklepów internetowych albo bezpośrednio w tych sklepach, albo w agencjach i w ich zakresie obowiązków jest dbanie o dobrą reputację danego sklepu internetowego bądź strony. Okej. Widzę, że tutaj już mamy pierwszy feedback. Erwin, oczywiście opinie są wystawiane przecież na zlecenia innych firm. No właśnie, o tym zagadnieniu parę słów sobie dzisiaj też powiemy. Robert, dzięki też, że się dzielisz czym, że miałeś takie przypadki, no właśnie, bo to jest rzeczywisty problem, faktycznie tak jest. Słuchajcie, ale dla kogo jest przede wszystkim ten webinar? To chciałbym podkreślić, że ten webinar jest dla tych, którzy wierzą w uczciwość w biznesie. Czy w biznesie warto być uczciwym? Czy uczciwość to jest wartość, która w ogóle ma zastosowanie w biznesie? Zdaniem Jacka Welcha wyrażonym w winning, znaczy zwyciężać, zdaniem Jacka Welcha uczciwość jest biletem wstępu do świata biznesu. Nie jest wartością jakąś pożądaną, jest wartością konieczną. Nie możesz w długim terminie rozwijać biznesu, jeśli nie jesteś uczciwy, jeśli ta uczciwość nie jest wpisana w jego prowadzenie. Dajcie znać też, co o tym sądzicie, czy uważacie również, że taka wartość jak uczciwość faktycznie w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym biznesie ma rację bytu i czy waszym zdaniem też aż tak mocno ją oceniacie jak Jack Welch, że to jest warunek konieczny w ogóle funkcjonowania w biznesie. Będziemy o tym mówić, dlatego że mimo, że mówimy o reputacji, przekażemy Wam dzisiaj dużo wiedzy, czy podzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi z pozyskiwaniem opinii, to przede wszystkim będziemy mówić o opiniach uczciwych, rzetelnych, a nie o kupowaniu właśnie takich opinii, o jakich rozmawialiśmy wcześniej. Słuchajcie, to teraz jak już sobie zrobiliśmy ten wstęp i wiemy, dla kogo jest to wydarzenie, no i mam nadzieję, że wielu z Was utożsamia się po prostu z tymi grupami, które wymieniłem, to przejdźmy do merytoryki. Reputacja. Reputacja, pojęcie bardzo szerokie, reputacja w e-commerce. I tak sobie pomyślałem, że skoro ja reprezentuję firmę hostingową, Jerzy firmę specjalizującą się w pozyskiwaniu opinii, to tak sobie pomyślałem, że fajnie jakbyście w czasie tego webinaru mogli poznać różne aspekty, różne obszary tego zagadnienia, jakim jest reputacja. Bo okazuje się, że reputacja ma wymiar zarówno ludzki, jak i maszynowy. One mają ze sobą pewne interakcje i stąd są te strzałki. Dzięki Tadeusz. Tadeusz, napisałeś, uczciwość jest podstawą i w dłuższym czasie zawsze procentuje. Przybijam piątkę, w pełni się zgadzam z taką postawą, naprawdę ekstra, że to napisałeś i bardzo się z tego cieszę. W krótszym bywa kłopotliwa, ale i tak warto być uczciwym. No właśnie, nie? Warto być uczciwym, dokładnie. Nawet jeśli w krótkim terminie zdarzy się, że będzie się to wydawało niekorzystne, tak, w danej chwili, to ja też wierzę w to, że po prostu warto. Słuchajcie, wracamy tutaj do tematu. Ludzie i maszyny. Ludzie i maszyny, czyli takie dwa aspekty reputacji. Ta reputacja w odniesieniu do ludzi to jest ta, o której tak podejrzewam, że wiele osób myśli na co dzień. No bo co to znaczy reputacja mojego sklepu internetowego? To jest pewna opinia o marce, pewne wyobrażenie, co klienci sądzą na temat mojego sklepu, co sądzą na temat produktów, no bo to może dotyczyć zarówno sklepu, jak i produktów w tym sklepie. To może być też zachowanie klientów, czyli na przykład to, czy są lojalni, czy powtarzają zakupy, to jak oni rozmawiają o tym sklepie, czy o tych produktach ze swoimi znajomymi, czy im polecają, czy nie polecają. To wszystko to są te ludzkie aspekty reputacji i o nich zazwyczaj myślimy na co dzień. Okay? Że to, jak myślimy reputacja w e-commerce, to myślimy zazwyczaj o tej warstwie. Ale jest ta reputacja warstwy maszynowej. I tutaj przykładowe zagadnienia to jest reputacja w Google na przykład, która bardzo mocno może determinować to, czy twój sklep będzie realnie zarabiał, bo jeśli nie będziesz miał tutaj dobrego układu z Googlem i po prostu twoje SEO będzie kiepskie, no to po prostu konkurenci będą cię wyprzedzać. Reputacja pocztowa, o tym za moment, też będzie bardzo ważna, bo maile są istotne, i te marketingowe, i te transakcyjne. Jeśli nie będą dochodzić do twoich odbiorców, no to nici, że tak powiem, z interesu. Czy wreszcie reputacja w sensie skanerów antywirusowych, bo naprawdę nie chcesz, żeby twój sklep wyrzucał na ekran alarmy o tym, że strona jest niebezpieczna, czy wielkie czerwone ekrany, jeśli ludzie na niego wchodzą. Tak? Także są te aspekty maszynowe. I zacznę od krótkiego przybliżenia tych aspektów maszynowych wybranych, bo oczywiście trudno w czasie tego wystąpienia opowiedzieć o wszystkim, ale chciałem się podzielić z Wami tymi wybranymi aspektami związanymi z reputacją w sensie maszynowym, zwłaszcza, że jak zaraz zobaczycie, istnieją tutaj liczne przecięcia z doświadczeniem ludzi, użytkowników sklepu. Więc reputacja według Google'a. Oczywiście tych czynników wpływających na naszą pozycję w Google są dziesiątki i nie będziemy tutaj omawiać wszystkich, niektóre z nich są znane bardziej oficjalnie i inne mniej. Chciałem Wam pokazać pewną koncepcję 7 czynników, 7 sygnałów jakości strony według Google'a, która jest oparta o doświadczenie użytkownika. Te sygnały jakości, one zostały opublikowane jeszcze w poprzednim roku, była mowa o tym, że będą coraz bardziej brane pod uwagę w maju tego roku, tak zwany Core Web Vitals, zostało to gdzieś tam przełożone, ale są już jakby pierwsze sygnały, że faktycznie ten sposób, nazwijmy to, myślenia w Google zaczyna gdzieś tam pracować. No i pokrótce, słuchajcie, omówmy sobie to, idąc od dołu, bez uciążliwych reklam, czyli chodzi tutaj o te reklamy, które mogłyby zasłaniać wasz sklep internetowy, czyli jak macie na przykład wielką reklamę, że ktoś wchodzi do sklepu, ale nie może nic wybrać z menu, nie widać kategorii, nie widać produktów, bo wielka reklama jest na środku i zasłania tą stronę, to jest źle. Nie? I to właśnie negatywnie będzie wpływać na ocenę jakości tej strony. Bezpieczeństwo oraz poufność. I tutaj uwaga, bo to są pojęcia, które często są mylone, ale znaczą coś zupełnie innego. Bezpieczeństwo w rozumieniu Google'a i tym, jak wpływa na reputację strony, to jest wolność strony, wolność domeny od malware'u, czyli złośliwego oprogramowania. A więc chodzi tutaj o taką sytuację, żeby w twoim sklepie nie było jakiegoś skryptu, bo na przykład ktoś się włamał na twoją stronę i zainstalował złośliwy skrypt, który instaluje na przykład oprogramowanie wymuszające okup, czyli szyfrujące dane u klienta i wymuszające okup. No i to się zdarza, nie? No wiecie, fabryka Garmina stanęła na kilka dni, bo zaszyfrowali im wszystkie dane, łącznie z tymi, które służyły sterowaniu procesom produkcyjnym. Stawały całe elektrownie, komisariaty, straże pożarne, rurociągi, przecież w Stanach Zjednoczonych też cała firma naftowa została sparaliżowana atakiem właśnie takiego oprogramowania. Natomiast poufność to jest inna sprawa i tu chodzi przede wszystkim o certyfikat SSL. Certyfikaty SSL to bardzo ważna część budowania wiarygodności sklepu, zarówno dla ludzi, jak i właśnie dla robotów. Czyli to jest dzisiaj podstawa, żeby ten certyfikat SSL mieć zainstalowany w swoim sklepie internetowym. I poufność dlatego, że tu przede wszystkim chodzi o tą funkcję szyfrującą certyfikatu. Czyli jak ktoś robi zakupy w waszym sklepie, to dane, które podaje, zostają zaszyfrowane jeszcze w jego komputerze i w postaci zaszyfrowanej są przesyłane na serwer. Dopiero tam są jakby odszyfrowane, czyli gdyby ktoś przechwycił je w połowie drogi, to nie ma ryzyka, że pozna poufne dane, no nie wiem, numery kart kredytowych albo nawet zwykłe takie codzienne dane osobowe, jak imię, nazwisko czy adres osoby dokonującej zakupu. Przyjazność mobilna, wiadomo, no i te trzy czynniki Core Web Vitals, one bezpośrednio odnoszą się do doświadczenia użytkownika. Jest to mocno zaakcentowana ta strefa przenikania się reputacji w sensie ludzkim i maszynowym. To są takie rzeczy jak czas ładowania, czas osiągnięcia interaktywności i wizualna stabilność sklepu i one tworzą tak zwaną taką trójcę zwaną Core Web Vitals. No, nie mamy niestety w ramach tego webinaru możliwości omówienia tego bardziej szczegółowo, ale zainteresowanych tymi metrykami bardzo zapraszam do poprzedniego webinaru. Na YouTubie jest nagranie na naszym kanale, gdzie bardziej szczegółowo omawiamy te zagadnienia związane z szybkością wczytywania. Natomiast tutaj poprzestańmy na tym, że jest ona po prostu bardzo ważna z punktu widzenia właśnie reputacji twojego sklepu, nie tylko dla ludzi, ale też dla wyszukiwarek. Kolejny wymiar tej reputacji maszynowej to reputacja pocztowa. Tu chodzi na przykład o zaatakowane formularze wykorzystane do rozsyłania spamu w twoim imieniu. Tu chodzi o sytuację, kiedy ty jako właściciel sklepu no po prostu świadomie wysyłasz spam, bo zwłaszcza u początkujących to się może zdarzyć, że im się wydaje, że kupią sobie jakąś bazę i roześlą tam newsletter z ofertami promocyjnymi swojego sklepu i że będzie dobrze. No więc nie będzie dobrze, nie tylko na gruncie prawnym, ale również na gruncie związanym z reputacją i to i u ludzi, bo nikt nie lubi sklepu, który spamuje, jak i wśród serwerów pocztowych, bo twój serwer i twoja domena mogą trafić na czarne listy, no i wtedy może tak być, że jakby nie będzie już możliwości dostarczenia skutecznego twojego maila do odbiorcy. Wirusy w komputerze To jest kolejna tutaj zmora, więc warto dbać o czystość swojego komputera, żeby jakby hasła nie zostały wykradzione na etapie twojego jakby komputera, czy wreszcie złe sąsiedztwo, czyli fakt, że na hostingu współdzielonym ktoś inny z tego samego serwera na przykład roześle spam albo wirusy, a tobie się oberwie, bo jesteś na tym samym adresie IP. Takie rzeczy się po prostu zdarzają, więc warto dbać o tę reputację pocztową, stosować aktualne komponenty, dbać o zgody na wysyłanie mailingów, stosować odpowiednią ochronę antywirusową na urządzeniach, przy pomocy których się łączysz i wybierać dobry hosting, który pomoże po prostu w redukcji tych czynników ryzyka. W międzyczasie Erwin zwrócił uwagę na ataki typu man in the middle czy SS stripping. Słuchajcie, to jest trochę tak, że każde zabezpieczenie może jakby być słabe i może mieć jakby jakąś tam lukę i nic nas nie zabezpiecza przed wszystkim, to jakby jest oczywiste. Natomiast jakby na dzisiaj jest to najbardziej powszechnie dostępny i najbardziej skuteczny sposób ochrony kryptograficznej danych, no taki najbardziej rozpowszechniony, łatwy do wdrożenia i wciąż bardzo skuteczny. Ale mimo to nie chroni przed wszystkim. I dużo osób w ogóle ma takie przekonanie, że jak mają SSL, to w ogóle już nie muszą się o nic martwić. A tymczasem w ogóle, już nie mówiąc o łamaniu samego protokołu SSL i o takich skomplikowanych jakby atakach, to zwróćcie uwagę, że SSL chroni, jakby jest zaprojektowany tylko do ochrony tej warstwy transmisji, a przecież dane mogą zostać przechwycone na wiele innych sposobów. Po pierwsze, zanim zostaną gdziekolwiek transmitowane, bo przecież można się włamać do samego formularza i zanim one zostaną zaszyfrowane i wysłane, przechwycić je tam. Mogą być składowane na serwerze i tam już nie są przy pomocy tego SSL-a przecież zaszyfrowane, więc tam również są teoretycznie podatne na przechwycenie, więc SSL nie chroni przed wszystkim, nie? To żeby była jasność. On nie jest środkiem wystarczającym, ale jest środkiem koniecznym, tak bym to określił, nie? Że to jest coś, co trzeba mieć, a to nie znaczy, że to już rozwiązuje wszystkie nasze problemy z bezpieczeństwem. Tylko że nasz webinar jest o reputacji i na to się dzisiaj z wami jakby umówiliśmy, zapraszając was, więc trudno nam rozwinąć ten temat bezpieczeństwa, natomiast no, warto o tym pamiętać. No właśnie, choćby w kontekście włamań. To jest akurat... Tak się składa, że jestem autorem oprogramowania Web Application Firewall, czyli tak zwanego WAF-a, który jest jedną z warstw zabezpieczeń, z których mogą korzystać nasi klienci i przez to mamy dobrą statystykę ataków. Średnia strona w Polsce jest atakowana 6000 razy rocznie, a to tylko te ataki, które udaje się wykryć, a wystarczy, że jeden przecież z nich się powiedzie. Dlatego to jest takie ważne, żeby dbać o bezpieczeństwo swojego sklepu, bo to się bezpośrednio przełoży na reputację. Google blokuje tygodniowo jakieś 50 000 stron. Może to robić, bo telefony z Androidem, może to robić, bo Google Chrome, nie? Dużo osób wchodzi w ten sposób i jeśli Google będzie przekonane, że twoja strona czy twój sklep rozsyła spam, czy jest zainfekowana w jakiś groźny dla użytkowników sposób, to zamiast strony użytkownicy dostaną ostrzeżenie. Jak myślisz, czy kupią w twoim sklepie coś? No bo raczej chyba nie kupią, nie? Więc ważne, żeby mieć komponenty aktualne i świadomie wybierać hosting. A jako taki mały przerywnik, to wam powiem, dlaczego jest taka ilustracja. Na ilustracji jest Joseph Marie Jacquard i to jest postać z czasów napoleońskich. Otóż Napoleon walczył z Anglią i z Rosją, wiadomo, natomiast również nie tylko militarnie, ale też gospodarczo. I chciał pobudzić gospodarkę, zamawiając duże ilości tkanin. I to, no tkacze wtedy tkali te tkaniny, a Joseph Marie Jacquard, on wymyślił tak zwaną maszynę jacquardową, czyli takie krosno, które w sposób zautomatyzowany tkało odpowiednie wzory. Te wzory były zakodowane kartą perforowaną, nie? I teraz tkacze, którzy bali się o utratę pracy, robili dodatkowe dziurki w tej karcie perforowanej i w ten sposób psuli wzory, które wychodziły z tej maszyny Jacquarda. No i można powiedzieć, że w ten sposób hakowali maszynę, mimo że to nie był komputer taki, jaki znamy dziś, taki, wiecie, no, elektryczny, nie było internetu, ale jak się okazuje, byli już hakerzy. Także jakby kwestia łamania zabezpieczeń czy psucia czegoś w systemach informatycznych jest bardzo stara i warto po prostu naprawdę się do tych zagadnień przykładać. Dobry hosting pomaga jak najbardziej. Tutaj kilka elementów wymieniam, których może Wam dobry hosting pomóc, tak? Takich jak na przykład dobra ochrona przed złośliwymi żądaniami, czyli tak zwany WAF, jak na przykład przyspieszanie strony internetowej, żeby poprawić Wasze wskaźniki ładowania sklepu, usuwanie wirusów, jeżeli takie wirusy się znajdą i w ogóle wzmacnianie bezpieczeństwa strony, usuwanie słabych punktów, łatwe uruchomienie certyfikatu SSL, dbanie o kopie zapasowe. Jest cały szereg obszarów, które będą mieć przełożenie na reputację Waszego sklepu zarówno w oczach robotów, jak i ludzi, w których może pomóc dobry hosting. Ale przejdźmy do samych ludzi, bo to jest chyba ciekawsze w czasie dzisiejszego wystąpienia i tutaj więcej na pewno Wam na ten temat możemy poopowiadać, czyli te typowo ludzkie zagadnienia związane po prostu z tym, jak ludzie postrzegają bezpieczeństwo, postrzegają sklepy internetowe i w ogóle opinie. Wspomnieliśmy o tej uczciwości, nie? Uczciwość opinii. Zobaczcie, tutaj mam screenshoty z różnych grup o marketingu, na przykład marketing SEM SEO i popatrzcie, serwis SEO-wcy, czy jest tu jakaś szeptanka? Czy ktoś specjalizuje się w pozyskiwaniu pozytywnych opinii na Google i na Facebooku? I już się ktoś znalazł, na samym dole jest wysłana info na priv. I to nie jest nic niezwykłego. No, takie rzeczy się po prostu dzieją. I słuchajcie, no, w takim świecie żyjemy. Mnie się ten świat osobiście nie podoba. Tak starałem się temu wyraz dać już na początku. Tadeusz też zwrócił uwagę, że jednak ta uczciwość może być istotną wartością i powinna być istotną wartością w biznesie. No ale są biznesy, które żyją jakby z czegoś zupełnie innego, czyli z takich fejkowych opinii, które można kupować je pozytywne albo negatywne. Astroturfing, tak oficjalnie nazywa się praktyka tego malowania trawy na zielono, czyli takiej niby takiej pozornie oddolnej inicjatywy i budowania takiego pozornego poparcia, no pozornego w sensie sztucznego właśnie dla jakiejś idei, albo wprost przeciwnie hejtu, albo przekreślania idei, marki, produktu i tak dalej, i tak dalej. No i ile kosztuje taka opinia, bo takie jakby badania też robiłem. Kilkadziesiąt groszy to jest kwota, którą około 6 lat temu usłyszałem od Jacka Kotek-Narbińskiego na konferencji Marketing Online we Wrocławiu. Jacek tam podawał tego rzędu kwoty, ale kiedy pisałem artykuł na ten temat 2 lata temu, to raczej spotkałem się z kwotami rzędu 2 do 4 zł za taką już opinię jakby fejkową, że tyle trzeba zapłacić w takich agencjach. Nie weryfikowałem tego osobiście, ale to tak, żeby dać Wam pewien obraz, ile może kosztować. Więc jak widzicie, to nie jest drogie, nie? To jest nieuczciwe, ale jest też po prostu tanie. I te firmy są dosyć takie odważne, tak, żeby nie powiedzieć bezwstydne. Popatrzcie, tutaj mamy nawet reklamę w Google, negatywne opinie na zlecenie. No można te opinie kupować, jak widzicie. Jak widzicie, tak jak w sklepie internetowym, jest dodaj do koszyka, nie? Opinie 10 sztuk, tutaj widzę cennik premium, bo wychodzi 10 zł za taką jedną opinię, nie? No ale zostawiam już może bez dalszego komentowania, bo jakby wszyscy widzicie po prostu na slajdach. Ale skąd się to w ogóle bierze? Dlaczego powstają firmy, które się specjalizują w tych opiniach takich? No słuchajcie, bo to nie jest wcale łatwe. Agencja ManoBite mówi, że jeden klient na 26 jakoś tam sam z siebie się dzieli opinią. No przecież to nie jest dużo, nie? 1 na 26. To jak sprawić, żeby pozostali zechcieli tę opinię wyrazić? Widać, jest to trudne, skoro powstał czarny rynek. I tutaj jest jeszcze trudne w zależności od branży. W jednych branżach jest trudniejsze, w innych łatwiejsze. Różnie to wygląda. Chciałem Wam pokazać na przykładzie jednego z podejścia do badania tutaj opinii klientów i bezpośrednio związanego z reputacją, jak to może wyglądać. Może nie każdy z Was zna Net Promoter Score. Dajcie znać, czy opinie negatywne, tak, pochodzące z farm powinny być surowo karane. Wiesz, Erwin, rzeczywiście w wielu wypadkach one są przestępcze, no bo są tutaj znamiona czynów nieuczciwej konkurencji. Są po prostu trudne do udowodnienia, trudne do zweryfikowania, ale rzeczywiście to są działania, które jeżeli byśmy byli w stanie wykazać ich jakby tutaj fałszywość, to wydaje mi się, że spokojnie dla prawników byłby to dobry materiał. Wracając do Net Promoter Score, dajcie proszę znać tutaj na czacie, czy spotkaliście się z tym pojęciem Net Promoter Score, czy to jest dla Was jakby takie powszechne, zrozumiałe, czy niekoniecznie, a ja Wam w dwóch słowach powiem, bo podejrzewam, że dla niektórych to może być pewna nowość. To jest taki ogólnoświatowy standard badań, prostego badania związanego bardzo z reputacją, bo pytasz po prostu swojego klienta, z jakim prawdopodobieństwem poleciłbyś naszą markę znajomemu. Czyli jest ten element polecenia, więc odnosi się to bezpośrednio do reputacji, można powiedzieć. Z jakim prawdopodobieństwem poleciłbyś znajomemu, prezentuje się skalę i dziewiątki, dziesiątki to są ci nazwani promotorami, naprawdę oni polecają naszą markę, a od 0 do 6 to są wrogowie i liczymy taki wskaźnik matematyczny, standaryzując to do przedziału od minus 100 do plus 100, czyli gdybyś miał NPS plus 100, to znaczy, że masz samych tych, którzy mówią super, na pewno polecę, tak, 9 albo 10, a minus 100 to jakbyś miał samych niezadowolonych klientów, którzy by ci dali te słabsze oceny, czyli ten wskaźnik się zawiera w tym przedziale. No i okazuje się, że ten wskaźnik kształtuje się różnie per branża. Więc jeżeli na przykład wyjdzie Wam w Waszych badaniach, bo bardzo Was zachęcam do badań NPS-owych w sklepach internetowych, to naprawdę jest super temat, to słuchajcie, to jest tak, że ten wskaźnik przyjmuje różne wartości w różnej branży, więc nie porównujcie swojego wskaźnika z jakimiś innymi branżami, bo to zazwyczaj jest bez sensu. Customer Guru publikuje tutaj przykładowe wyniki dla różnych reprezentantów różnych branż, ale generalnie dla takich znanych marek i popatrzcie, jak one są różne. Na przykład ludzie taką mają tendencję, że nie lubią branży finansowej. Popatrzcie, drugi i trzeci przykład, czyli HSBC i Citigroup, czyli dwie bardzo duże i znane na świecie marki z branży finansowej, mają wyniki oscylujące wokół zera, minus 14 bądź 6. Na tej skali, przypominam, od minus 100 do plus 100 jest skala, nie? Więc te wyniki świadczą o tym, że tutaj nie ma jakiegoś generalnie dużego uwielbienia dla tej branży. Na przykład drugi z dołu, Wisconsin Energy, czyli przedsiębiorstwo zajmujące się dostarczaniem energii. Ma też 12. Ej, jak chętnie polecisz swój zakład energetyczny znajomemu? Czy to budzi w Tobie takie same emocje, jak chętnie polecisz, nie wiem, firmę, w której, nie wiem, jak chętnie polecisz na przykład producenta butów sportowych, jeżeli jesteś sportowcem znajomemu, nie? No to budzi trochę więcej emocji, albo jak chętnie polecisz, nie wiem, perfumerię, albo jakąś restaurację znajomemu. Zazwyczaj budzi to więcej emocji, niż jak chętnie polecisz gazownię, zakład energetyczny czy swoje wodociągi, nie? Znajomemu. No nie polecamy zazwyczaj zakładów energetycznych znajomym. Więc dużo zależy od po prostu tutaj tej branży. Jak widzicie, na przykład podróże są fajną, taką emocjonalną branżą, Southwest, NPS 62. Zappos, czyli znany sklep internetowy, to jest 57, więc też wysoki. Tak wam powiem, że około 60-70 to mają też takie firmy jak Samsung czy Apple, też zgarniają takie wysokie NPS-y. Więc jak widzicie, jest to też zależne od branży. Dlaczego o opinię pytać warto? Bo każdy odpowie, no bo przecież jak mam dużo opinii, to ludzie chętnie przyjdą, jak to są pozytywne opinie, chętnie do mnie przyjdą i będą kupowali w moim sklepie, nie? No i to jest prawda, ale to jest bardzo płytkie rozumienie z takiego systemu zbierania opinii. Mówię systemu, bo tu nie chodzi tylko o jedną opinię, tylko o to, co my w ogóle wokół tej opinii zrobimy. Popatrzcie, to jest więcej niż reputacja tu i teraz, bo dzięki temu, że czytasz te opinie, że reagujesz na te opinie, to masz cenne wskazówki do marketingu. Poznajesz przyczyny, dla których ludzie cię lubią albo nie lubią. Ja na przykład przeanalizowałem 144 000 razy odpowiedź na pytanie, jak chętnie polecisz nas jako operatora hostingu swojemu znajomemu. I naprawdę śledzę i bardzo dużo czytam, co ludzie tam piszą po prostu, bo jeszcze proszę ich o uzasadnienie, dlaczego zaznaczyli taką odpowiedź. I to jest fascynująca lektura, naprawdę. Więc wskazówki do marketingu. Jeżeli za coś Cię nie lubią, to wiesz, co możesz poprawić, nie? Na przykład, nie wiem, dostawy. No to wiesz, że warto pogadać z firmą kurierską, może trzeba zmienić operatora tutaj tych dostaw, jeżeli to im się nie podoba. Jeżeli Cię na przykład chwalą, załóżmy, nie wiem, za staranne pakowanie produktów, to wykorzystaj to na przykład w swoich reklamach, uczyń z tego atut. Skoro to jest coś, co na ludzi działa i oni w opiniach właśnie za to Cię chwalą, no to wykorzystaj to po prostu w swoim marketingu. rzetelne opinie, ale takie właśnie wartościowe, mogą też być Twoim wielkim sprzymierzeńcem, jeśli chodzi o SEO, no bo jednak w opiniach jest możliwość zawarcia ważnych słów kluczowych, chociaż nie jest to proste, no bo jednak klienci zazwyczaj specjalistami SEO nie są i jest to pewne wyzwanie. Okazuje zainteresowanie. To jest bardzo ważne w tej mikrorelacji 1 do 1. Okazujesz komuś zainteresowanie, że jego opinia jest po prostu ważna, jeśli na nią jakoś tam zareagujesz. Czyli ta osoba czuje, że jest kimś ważnym dla Twojego sklepu, dla Twojej marki, więc dużo chętniej będzie kupować od Ciebie w przyszłości. A jeśli tych opinii masz dużo, to jest oczywiście społeczny dowód słuszności, czyli skoro jest dużo opinii wokół produktów w danym sklepie, to znaczy dużo osób tam kupuje. No więc skoro dużo osób tam kupuje, to wiecie, miliardy Chińczyków nie mogą się mylić, nie? Tak się mówi. Więc to buduje wiarygodność, ale też bufor na złe czasy, bo kto nie popełnia błędów? No każdemu się może zdarzyć jakiś błąd. Jeśli naładujesz troszeczkę ten akumulator wcześniej, poprzez to, że właśnie klient będzie czuł się kimś ważnym, będzie czuł się dopieszczony przez Ciebie, bo zrozumie, że ta opinia była dla Ciebie jako przedsiębiorcy, jako właściciela sklepu ważna, że coś z nią zrobiłeś, to wtedy masz taki rodzaj bufora, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to ten klient po prostu łatwiej Ci to wybaczy. A jeśli tego bufora nie masz, no to jesteś w większym stopniu narażony albo narażona na to, że ten klient wyrazi wówczas publicznie opinię negatywną. Miejsc, gdzie klienci wyrażają opinię, może być oczywiście mnóstwo. Twoja strona www, jak najbardziej, jeżeli to umożliwisz. Wizytówki typu Google Moja Firma, Twoje profile społecznościowe, te oficjalne na Facebooku, Instagramie, YouTubie. No i tutaj ja bym je podzielił, media społecznościowe, na te oficjalne kanały, na którymi masz pewną dozę kontroli. No bo jednak możesz tam, powiedzmy, na przykład wyłączyć komentarze pod filmem i tak dalej, więc jakąś tam kontrolę nad tym masz, ale media społecznościowe są generalnie po to, żeby łatwo rozprzestrzeniać informacje, no i przecież są grupy dyskusyjne, wszelkiego rodzaju fora, gdzie już nie masz takiej kontroli nad tym, o czym tam po prostu ludzie mówią, a oni mogą mówić właśnie tam o Twojej marce, o Twoim sklepie. Więc jest tego bardzo, bardzo dużo. No i systemy zbierania opinii, na to w szczególności chciałem zwrócić Waszą uwagę, no bo powstała pewna kategoria produktów, które bardzo tutaj wspierają e-commerce, czyli kategoria rozwiązań, które kompleksowo zajmują się ułatwianiem Tobie pozyskiwania tych opinii, wyświetlania tych opinii i jakby szeroko rozumianego zarządzania tymi opiniami. Stąd właśnie zaprosiłem Jerzego, który dzisiaj nam coś takiego pokaże. Są też bogate jakby mechanizmy opiniowania wbudowane w wiele ekosystemów, na przykład Booking.com, Allegro czy Amazon, wiadomo, to są opinie wbudowane w te systemy, czy też opinie offline, po prostu to, że ludzie ustnie czy telefonicznie przekazują sobie informacje czy wrażenia z korzystania z jakiejś marki. Kiedy o te opinie pytać? No, czy pytać zaraz po dokonaniu zakupu? Nawet kiedy publikowałem zaproszenie na webinar na moim profilu na LinkedInie, serdecznie zresztą zapraszam na profile nasze LinkedInowe, na mój, na Jerzego. Jeżeli macie ochotę też w ogóle porozmawiać więcej na temat e-commerce'ów czy opiniowania, to też bardzo chętnie odpowiemy. Słuchajcie, więc po zakupie no, jak najbardziej to jest dobry moment, tak, bo to jest interakcja z marką, ale zwróćmy uwagę, że bezpośrednio po zakupie czasami klient może nie być od razu gotowy do wyrażenia tej opinii, no bo niektóre złożone produkty wymagają dłuższego czasu, żeby wyrobić sobie jakikolwiek pogląd na ich temat. Więc w krótkim terminie, zaraz po dostawie, no to można sobie wyrobić zdanie na temat dostawy, obsługi zamówienia, bardziej na temat sklepu niż jeszcze samego produktu. No ale tu bardzo dużo zależy od charakteru produktów, nie? No bo niektóre produkty możemy ocenić od razu, bo są, jak nie wiem, proste, inne produkty po prostu wymagają więcej czasu na przetestowanie, zapoznanie się z nimi i wyrażenie takiej świadomej opinii. Ale zachęcam Was do tego, żeby myśleć o opiniowaniu nie tylko przez pryzmat zakupu, ale wielu mikromomentów, kiedy doświadczenie jest wysokie, jak to mówię. Czyli wtedy, kiedy powstaje takie emocjonalne zaangażowanie klienta związane z interakcją z Twoją marką. Na przykład reklamacja. To jest kapitalny moment, żeby zebrać opinię od klienta. Jeżeli uda Ci się pozytywnie załatwić reklamację, szybko, sprawnie, po myśli klienta, naprawdę masz szansę uzyskać bardzo dobrą opinię, którą klient się chętnie podzieli, no bo jest to jakaś przeszkoda, jakaś trudność, a Twoja marka pozwoliła tę trudność pokonać. Więc to super działa emocjonalnie. I po prostu szukaj wszystkich takich mikromomentów, kiedy klient zadzwoni do Ciebie, kiedy napisze, będzie miał jakieś pytanie doszczegółowiające o jakiś produkt, może pomożesz mu wybrać produkt, bo na przykład nie wie, co wybrać. To są naprawdę kapitalne momenty, żeby właśnie prosić o opinię. I te opinie możesz jak najbardziej zbierać samodzielnie poprzez swoją stronę i po prostu je publikować na stronie. No zaleta jest taka, że jest to jakby bezpłatne, poza tym, że jakiś wysiłek trzeba wdrożyć, żeby uruchomić powiedzmy taki system i że te opinie zawsze masz u siebie, więc jakby nikt Ci ich nigdy nie zabierze. Są w tym pewne zalety. Ale są też te zewnętrzne narzędzia, tak? Dzięki nim możesz łatwo zebrać te opinie i prezentować je zarówno u siebie, jak i na zewnątrz, co rodzi wiele korzyści, bo na przykład to są duże korzyści z punktu widzenia Google'a. Ale są też zagrożenia i o nich się mówi rzadziej, dlatego chciałem Wam zwrócić uwagę na dwa przykładowe. To jest pierwsze zagrożenie. Słuchajcie, taka sytuacja, załóżmy, chcę kupić perfumy, dwóch dużych graczy na tym rynku, Sephora i Douglas, wiadomo, to są dwie bardzo duże marki. Byłem sobie na stronie Sephory, a po tygodniu zacząłem przeglądać stronę Douglasa, bo cały czas się nie zdecydowałem i szukam sobie opinii o tym Douglasie, tutaj w przypadku Opineo. I co się okazuje, że ja już byłem bliski decyzji, żeby kupić w Douglasie, bo szukam opinii na temat Douglasa, ale wyświetla mi się reklama Sephory, czyli konkurenta. Bo model biznesowy akurat tutaj tego operatora zakłada wyświetlanie reklam w systemie Google Ads. No i teraz zobaczcie, jakie jest ryzyko jakby dla Was jako właścicieli sklepów. No ryzyko jest takie, że jeżeli Twój produkt jest na tyle skomplikowany, że Twój klient sprawdza kilka ofert, zanim się zdecyduje, bo nie jest to na przykład jakiś taki prosty, impulsowy zakup, nie? Tylko jest to rzecz, nie wiem, droższa i proces decyzyjny jest dłuższy, no nie wiem, komputer na przykład, czyli sprawdziłbym pewnie w kilku sklepach z elektroniką, jakie są komputery dostępne, przeglądałbym kilka ofert, no i w związku z tym jakby zostawiam też swoje ciastko w kilku systemach, no i remarketing, wiecie, on jest bezlitosny, nie? I skoro kiedyś byłem w Sephorze nie tak dawno temu, no to Google Ads mi tutaj podpowie jakby reklamę Sephory, nie? Zwłaszcza, że jestem w kontekście produktów typu perfumy, kremy i tym podobnych. Także w niektórych systemach istnieje takie zagrożenie, że klient, który byłby już tak bliżej tej decyzji o kupnie u Ciebie, może zostać zbombardowany reklamą konkurencyjną, co będzie dla Ciebie po prostu no, niekorzystne, tak? Będzie ryzykiem. To, czy ta reklama wynika z remarketingu, czy z jakiegoś innego targetowania, możesz sobie sprawdzić, bo kiedy widzisz reklamę wyświetlaną w systemie Google Ads, tutaj po prawej stronie są takie ledwie widoczne znaczniki, które mogą wyjaśnić Ci, dlaczego taka reklama jest wyświetlona i tutaj na screenie widzicie, że ta reklama była wyświetlana w oparciu o te informacje, wizyta na stronie lub użycie aplikacji reklamodawcy, tak? Czyli to, że byłem wcześniej na stronie Sephory doprowadziło do tego, że teraz, kiedy już prawie na Douglasa się zdecydowałem, to reklama Sephory mi się pojawiła. Więc jest to coś do rozważenia w każdym razie, kiedy stosujecie takie zewnętrzne systemy. A druga sprawa, na którą chciałem zwrócić Waszą uwagę, dotyczy prawa do opinii, żebyście po prostu upewnili się, jak to wygląda, jeśli chodzi o prawa do opinii, bo pamiętajcie, jeśli korzystacie z systemu zewnętrznego, to tak naprawdę jest jakaś aplikacja, która zbiera dla Was te opinie, no ale ta baza danych jest prowadzona przez operatora tej aplikacji i niekoniecznie będziecie mieć prawa do wykorzystywania tych opinii, na przykład po ustaleniu współpracy. Czyli zrezygnujecie z tej aplikacji i te opinie mogą po prostu zniknąć nagle, nie? Czyli no upewnijcie się, jak to wygląda, zanim zaczniecie gromadzić takie dane z użyciem zewnętrznego systemu, upewnijcie się, czy te opinie na pewno będą dla Was dostępne, czy tutaj nic Wam po prostu nie przepadnie, jeżeli po 2 czy 3 miesiącach nie wiem, będziecie chcieli nie wiem, zmienić dostawcę tego systemu, no bo to jest po prostu wartość, nie? Te opinie dla Was. Opinie mogą dotyczyć samego sklepu, mogą dotyczyć produktów, mogą być opinie dotyczące takich jakby globalnych badań jak NPS czy CES, czyli Customer Effort Score. Opinie mogą być z potwierdzonym zakupem albo nie, mogą być tylko tekstowe, ale mogą też być nawet w formie wideo, sobie można wyobrazić opinie, mogą być potwierdzone zdjęciami. No słuchajcie, tych klasyfikacji jest bardzo dużo, ale myślę, że to sobie doskonale umiecie wyobrazić. Słuchajcie, z mojej strony tego wstępu teoretycznego na temat reputacji i opinii to byłoby na tyle, a teraz oddaję głos Jerzemu, żeby powiedział Wam, jako właśnie reprezentant firmy, która specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem opiniami, jak w praktyce może wyglądać wdrożenie takiego systemu, kiedy prowadzisz sklep internetowy na WooCommerce. Jerzy, the floor is yours. Dzięki serdeczne za piękny wstęp teoretyczny. Ja przygotowałem dla Was kilkanaście slajdów, na których postaram się opowiedzieć o praktycznych aspektach zbierania opinii, zwłaszcza w kontekście WooCommerce'a. Na początek może kilka słów o nas, o TrustMate'cie. Jako firma jesteśmy na rynku już od ponad 3 lat. TrustMate tworzy doświadczony zespół kilkunastu osób z dużym doświadczeniem w różnego rodzaju projektach e-commerce'owych. Obsługujemy ponad 5000 klientów z 20 krajów, mniej więcej połowa, czyli około 2500 z tych klientów to są klienci z rynku polskiego. Tutaj niżej możecie zobaczyć kilka wybranych logotypów naszych klientów. Mamy rozrzut wśród naszych klientów od bardzo dużych e-commerce'ów, takich jak e-obuwie czy Decathlon, i również obsługujemy sklepy, które robią po kilkanaście transakcji w skali miesiąca. Jak klienci przekonują klientów i dlaczego opinie są ważne? O tym Artur wspominał, o tych wielu aspektach, dlaczego opinie są ważne. Ja może na początek podzieliłbym się kilkoma danymi, które pokazują, że klienci rzeczywiście, że to nie jest tylko slogan marketingowy, że klienci przekonują klientów, ale zwłaszcza w e-commerce, kiedy nie mamy tego kontaktu bezpośredniego, to zaufanie do nas głównie właśnie budowane jest w oparciu o zbierany feedback. I tak, 97% kupujących online twierdzi, że opinie wpływają na ich decyzje zakupowe. Aż 95% kupujących deklaruje, że przed dokonaniem zakupu czyta opinie w internecie, żeby upewnić się, że postępują właściwie. W kontekście tego kupowania fałszywych opinii, mimo wszystko jakby dana, że aż 84% kupujących ufa tym opiniom znalezionym w internecie na takim samym stopniu jak osobistym rekomendacjom, pokazuje, że chyba jakby świadomość o tym, że są firmy, które w sposób nieuczciwy gromadzą te opinie i podają treści, które są w ogóle niezwiązane z tym, co z prawdziwym obrazem danej firmy. Mimo wszystko ta wiedza nie jest jakoś powszechna, bo ten wskaźnik, że aż 84% wierzy, pokazuje, że wciąż jest wiara w to, że większość sklepów, większość firm gromadzi te opinie w sposób uczciwy i rzeczywiście można się w swoich decyzjach zakupowych na tym oprzeć. Jak klienci dodają opinie i jakie? To są dane pochodzące z naszych systemów. My w systemie zgromadziliśmy już ponad 1 milion opinii, więc można powiedzieć, że one są z dość dużej próby. Opinie zasadniczo możemy podzielić na 2 kategorie. Takie to są nazywamy opiniami organicznymi, czyli są sytuacje, że klient po dokonaniu transakcji wraca do nas na stronę i w sposób spontaniczny dzieli się opinią co do sklepu czy co do samego produktu. No jak widzicie, procent dodawanych opinii organicznych jest stosunkowo mały. Mamy to jest 3%. To wynika z tego, że generalnie ludzka natura jest tak ukształtowana, że lubimy się dzielić, czy czujemy potrzebę podzielenia się w momencie skrajnych emocji, albo jesteśmy ponadprzeciętnie zadowoleni z obsługi. Nie wiem, zamawialiśmy jedną książkę, przyszły 3 pięknie zapakowane, no i wtedy się czujemy poniekąd zobowiązani, żeby dać ten pozytywny feedback. I druga strona emocji, no to jest wtedy, kiedy coś przebiegło nie tak jak trzeba, produkt nie przyszedł, źle przyszedł, że zapakowany, przyszedł nie ten, jest jakieś opóźnienie, wtedy ludzie bardzo chętnie dzielą się tym negatywnym doświadczeniem i efekt jest tego taki, że takich opinii zbieramy stosunkowo mało, bo to jest tylko 3%, natomiast aż 88% z nich to są opinie negatywne. I to dobrze mieć z tyłu głowy, że jeżeli mamy tak czy inaczej ludzie o nas napiszą, jeżeli nie wspomagamy zbierania opinii, to ten wizerunek, ta nasza reputacja w internecie będzie z reguły słabsza niż jest w rzeczywistości. Z tego względu, że będziemy głównie łapać tą część organiczną, która z kolei jest zdominowana przez te negatywne emocje i negatywny feedback. Natomiast drugi typ opinii, czyli te opinie, które pochodzą z zaproszenia klienta do wystawienia opinii, mniej więcej co czwarty zaproszony zostawia taką opinię i to, co jest szalenie istotne, aż 95% tych opinii to są opinie pozytywne. Zapraszając ludzi, my zapraszamy przede wszystkim ten środek, który jest zadowolony z usługi, ale nie jest zadowolony na tyle, żeby samodzielnie odszukać jeszcze strony, znaleźć to miejsce, gdzie powinien dodać ten pozytywny komentarz i po prostu, którzy bez zaproszenia, bez akcji ze strony sklepu de facto pozostawią to pozytywne wrażenie dla siebie. W momencie, kiedy my ich zaprosimy i w sposób łatwy umożliwimy im dodanie opinii, wówczas ten obraz, który na końcu zgromadzimy w internecie, będzie dużo bardziej zbliżony do tego, jak wyglądamy naprawdę. No, sami możecie sobie odpowiedzieć, jak często zdarza wam się kupować bez zapoznania się z opiniami, zwłaszcza przy takich produktach typu turystyka, czy restauracje, czy też jakieś produkty, których nie mieliśmy okazji przymierzyć, dotknąć przed skorzystaniem. Tam rola opinii jest nie do przecenienia. Tutaj chciałem wam pokazać taką typową ścieżkę klienta, który trafia do sklepu, który nie gromadzi opinii, nie ma tego feedbacku z poprzednich transakcji. Wówczas tu patrząc ten flow od dołu ekranu, klient trafia do sklepu, wybiera produkt, który chciałby kupić. Jak mówiłem wcześniej, 90 kilka procent klientów chce zapoznać się z opiniami przed dokończeniem zakupu czy dokonaniem zakupu. Brak opinii w sklepie może być pierwszym takim elementem, który wpływa negatywnie na konwersję, bo klient, nie mając tego społecznego dowodu słuszności wyboru, zrezygnuje z danego sklepu i pójdzie w inne miejsce. Jeżeli jednak jest twardy na tyle, to z dużym prawdopodobieństwem, na tyle, żeby zostać w sklepie, to z dużym prawdopodobieństwem wykona akcję polegającą na tym, że otworzy drugą kartę w Google i wpisze frazę tego produktu, żeby wyświetliły mu się informacje na temat tego produktu. No i wówczas mamy sytuację, trochę to, co wcześniej opowiadał Artur, że pojawią się tam linki do konkurencji, linki reklamowe do konkurencji, pojawią się linki do agregatorów takich jak Opineo, gdzie również ten klient zostanie zaatakowany reklamą, konkurencją, pojawią się linki do Ceneo, które się bardzo dobrze pozycjonuje i ta szansa, że stracimy tego klienta, gdzie w jakiś sposób już wykonaliśmy ruch i straciliśmy energię, żeby go sprowadzić do nas, zaczyna być coraz większa. No, możemy to popatrzeć na taki przykład rzeczywisty, to jest strona aktualnie już naszego klienta, który jest w trakcie integracji, więc za niedługo nie będzie jakby ten slajd już właściwy, czyli mamy tu stronę firmy Contigo, to jest firma zajmująca się sprzedażą kosmetyków. Wybraliśmy jakiś produkt żel myjący. Cena jest opis produktu, nie ma informacji na temat opinii o tym produkcie. Z dużym prawdopodobieństwem w kolejnej zakładce odpalimy wyszukanie na temat tego żelu. I wówczas to co mówiliśmy, no to jest przykład rzeczywistych wyników wyszukiwania, czyli mamy pierwszy link jest link reklamowy do konkurencji, drugi link reklamowy do konkurencji, kolejny link to jest link do naszej konkurencji, która zbiera opinię. Dodatkowo on jest tutaj opatrzony gwiazdkami, czyli tym Rich Snippetem. Według Google'a Rich Snippet zwiększa szanse na zgarnięcie klików z danej strony wyszukania aż o 35%. I kolejny link to jest link do Ceneo. Popularny produkt, dużo firm tym handluje, więc duże prawdopodobieństwo, że on też jest prezentowany na Ceneo. Zakładając, że w tym momencie klient nie kliknie w hebę i nie przejdzie bezpośrednio do naszej konkurencji na stronę produktową z tymi opiniami, żeby tam o nich poczytać, że zakładamy w tym przykładzie, że kliknie w link do Ceneo, wówczas pojawi mu się mnóstwo różnych rzeczy, dużo destruktorów. Po pierwsze zobaczy, że w sieci jest w stanie kupić ten produkt 5 zł taniej. Poza tym zobaczy, że jest wiele innych firm, które mają dużo opinii, czyli mogą wydawać się na bardziej wiarygodne do zakupu. A nawet jeżeli dany sklep jest na Ceneo, no to i ma tą swoją ofertę wysoko, no też się może zdarzyć tak, że ten klient po zapoznaniu się z tymi opiniami wróci do naszego sklepu, ale poprzez przeklik linku idzie do sklepu, co oczywiście skutkuje 30 kilkoma groszami, które musimy za ten ruch do Ceneo zapłacić. Co to nam mówi? Jak my możemy skorzystać z tej sytuacji? No, wydaje się być dość oczywiste, że sprytnym byłoby bycie tym sklepem, który korzysta, który przechwytuje ten ruch klientów poszukujących opinii. Bo wtedy ta utrata konwersji ze sklepów, które nie mają opinii, będzie się przenosiła do naszego sklepu. Tu jest taki przykład wyszukania, że klient, wyobraźmy sobie sytuację, że klient biegacz chce sobie nabyć nowe buty, doszedł jakąś tam metodą swoją do przekonania, że tu będzie Nike Pegasus 37, robi takie zapytanie i otrzymuje wyniki. No i teraz to też, co wcześniej było wspominane, algorytmy Google'a bardzo mocno promują strony, które mają treści od użytkowników. Im więcej treści, tym algorytm uważa taką stronę za taką, której wyświetlenie da największą satysfakcję temu, kto robi takie zapytanie. Mamy też linki do innych firm, które handlują tym towarem. No jest to dość powszechne w e-commerce, że sklepy handlują, nie wszyscy są producentami, tym samym wiele sklepów handluje tym samym towarem. W związku z tym czymś, co może nas wyróżnić na tle konkurencji, są właśnie te opinie, które można w łatwy sposób zebrać i zaprezentować w Rich Snippecie. Z dużym prawdopodobieństwem klient kliknąłby właśnie w ten pierwszy link, czyli do sklepu biegacza. Tak się zupełnie przypadkowo składa, że sklep biegacza jest naszym klientem. Na swojej karcie produktowej w tym oznaczeniu kółkiem ma zebrane te 31 opinii, które z kolei te opinie poprzez nasz system prezentacji tych opinii indeksują się i poprawiają SEO tego sklepu i w ten sposób pozwalają nam ściągnąć ruch do naszego sklepu. Możemy sobie wyobrazić, że to zapytanie było wykonane przez klienta, który oglądał te buty na innym portalu sprzedającym buty sportowe, który nie miał opinii. Wtedy on wpisuje to zapytanie i ląduje w sklepie naszego klienta, gdzie ma ten dowód społeczny słuszności wyboru, może rozwinąć, przeczytać, ma ładne zdjęcie, wyraźny przycisk dodaj do koszyka, więc z dużym prawdopodobieństwem zostanie tu i skończy tą transakcję i nie będzie wracał do tego miejsca, w którym rozpoczął. W czym my jako TrustMate możemy pomóc, czym nasza aplikacja może Wam pomóc? Po pierwsze, nasza aplikacja fantastycznie zbiera opinie o firmie, fantastycznie zbiera opinie o produktach. Mamy sporo narzędzi do prezentowania tych opinii na stronie sklepu. Mamy również sporo rozwiązań, które pozwalają na kierowaniu ruchu na sklep naszego klienta i też rozwiązania, które wzmagają czy podnoszą ruch, zwłaszcza na słowa kluczowe. To, co jest istotne, to co też wspominał w swojej prezentacji Artur, opinie, które są zbierane przy pomocy TrustMate'a należą do sklepu, w związku z tym w przypadku, gdyby ktoś postanowił zakończyć współpracę lub wykorzystać te opinie w jakichś swoich innych działaniach marketingowych, zgodnie że tak powiem, z regulaminem i z wszystkimi aspektami prawnymi, może zrobić to bez żadnych dodatkowych zgód i dodatkowych ruchów. Nie wszystkie software'y do zbierania opinii podchodzą do tego w ten sposób. My pozycjonujemy siebie jako narzędzie i wszystkie efekty związane z dodatkowym ruchem generowanym w oparciu o opinię z definicji, takie mamy założenie, z definicji są przekazywane do naszych klientów. Jak przebiega sam proces zebrania takiej opinii? Oczywiście po instalacji naszej wtyczki instaluje się skrypt, który po transakcji w sklepie wysyła zaproszenie, które ląduje w skrzynce klienta. Klient otwiera to zaproszenie, wybiera gwiazdkę, którą jego zdaniem najlepiej oddaje jego zadowolenie z danej transakcji. Przechodzi na formularz, na formularzu dodaje opinię i cały proces kończy się stroną podziękowania, gdzie możemy jakby jeszcze dodatkowe rzeczy poprawiające nasz biznes wyświetlić i na koniec cała ta treść pracuje na wzmocnienie SEO, pracuje na poprawę konwersji poprzez ten dowód społeczny przysłowiowych miliona Chińczyków, którzy nie mogą się mylić. Sam proces wydaje się być banalny i wiele osób nas pyta, że po co w ogóle taki software, skoro każdy umie wysłać maila i to na pewno samo przyjdzie. Okazuje się, że to jest tylko banalne na pierwszy rzut oka. Jak się wejdzie w szczegóły, to żeby zapewnić wysoką efektywność zbierania takiego systemu, to nie jest łatwa sprawa. Oczywiście, jeżeli jesteście sklepem, który ma 1 milion transakcji miesięcznie, to czy gromadzicie opinie na poziomie 3% czy 30%, jakby nie ma znaczenia, bo i tak tej treści będzie dużo. Natomiast jeżeli jesteście sklepem, który raczej operuje w cyfrach, nie wiem, 300 czy 500 transakcji w skali miesiąca, to różnica, czy my zbieramy na poziomie 3% czy 30%, powoduje dość istotne takie, które da się zobaczyć gołym okiem, różnice w ilości opinii zebranych w sklepie. My przeanalizowaliśmy cały proces dodawania opinii, znaleźliśmy w nim kilka wąskich gardeł, które nasza aplikacja rozwiązuje. Pierwsze jest to, żeby ktoś mógł nam dodać opinię, to musi mieć to zaproszenie w odpowiedniej skrzynce i chcieć je otworzyć. Nasze rozwiązanie jest zoptymalizowane do tego, że aż 33 na 100 kupujących, 33 na 100 kupujących otwiera maila z zaproszeniem. Jest to bardzo wysoki wskaźnik. Te maile są wyróżnione, mamy zoptymalizowany czas wysyłki, mamy do tego też przypomnienia, żeby łapać tego klienta w odpowiednim momencie, ewentualnie przypomnieć mu za czas jakiś, że jednak może by wrócił i dodał opinię. Sama wysyłka ma wiele możliwości dostosowania, optymalizacji. Nasz system ma testy AB, czyli możemy zrobić różne konfiguracje wysyłek i po prostu poeksperymentować i zobaczyć, jaki układ graficzny, językowy, tekstowy powoduje, że ta otwieralność i ta skuteczność zbierania jest największa i wtedy po prostu na tą najbardziej skuteczną konfigurację się zdecydować. Jak widzicie, tu jest przykład jak takie zaproszenie wygląda w skrzynce. My to wysyłamy z naszego systemu, natomiast jest to wysyłane z wyświetlenie nazwy nadawcy, to jest akurat opinia, zaproszenie z Decathlonu. Można skonfigurować czas wysyłki, ilość przypomnień, czas przypomnień, dostosować tekst, dostosować komunikację, którą tam wpisujemy, wybrać typ gwiazdek, jeżeli chcemy mieć coś bardziej innego, wyróżniającego się niż zwykłe gwiazdki, możemy dodać z naszej palety gwiazdek albo dograć swoje. Można też oczywiście dostosować tytuł maila, dołożyć kolory zbieżne z tym, jaki ma kolor marka, dołożyć swoje logo, tak żeby ten mail, który przychodzi do klienta, był jak najbardziej nie zaskakujący dla niego, tylko był naturalną kolejnością maili, które otrzymuje w procesie zakupowym. Rozwiązaliśmy również problem związany z brakiem czasu na dodanie opinii. Z naszych badań wynika, że klienci poświęcają około 40 sekund na cały proces dodania opinii, liczony od momentu otwarcia maila do zamknięcia procesu, co powoduje, że z reguły te opinie, które daje się zebrać, no nie mamy dużo czasu i musimy ten czas bardzo, bardzo dobrze wykorzystać. U nas ten mniej więcej 24 na 100 kupujących zostawia opinię i to jest bardzo wysoki wskaźnik jak na wartości branżowe. Kolejnym istotnym elementem i takim kluczowym rozwiązaniem, które mamy w naszym systemie, jest to wspomaganie długości opinii. Wiadomo, brak czasu, klient złapany w jakimś mniej czy bardziej wygodnym dla niego momencie. Bardzo często, jak nie zasegurujemy, co ma napisać, to napisze nam OK, polecam. W związku z czym my zaproponowaliśmy rozwiązanie polegające na tym, że budujemy słowniki podpowiedzi i podpowiadamy to, co by klienci mogli napisać, umożliwiając im kliknięcia w poszczególne słowa. Ja dla eksperymentu bym Was zaprosił, jakbyście mogli sobie wrzucić naszą stronę TrustMate'ową, to jest adres trustmate.io i przeskrolowali ją tak dwa razy i zobaczycie taką sekcję, zobacz jak powstają długie opinie i tu jest miejsce na wpisanie maila. Jakbyście sobie wpisali maila swojego i nacisnęli wysyłam zaproszenie, dostaniecie na swoją skrzynkę przykładowe takie testowe zaproszenie, to zobaczycie jak ten system podpowiedzi działa w praktyce. O, jesteśmy. Ten formularz dodawania opinii to właśnie jest nasze autorskie rozwiązanie. Przygotowujemy słowniki lub klient może sam przygotować słowniki podpowiedzi do poszczególnych cech. To, co też wcześniej Artur mówił, że fajnie by było mieć te opinie, które mają słowa kluczowe, ale ciężko oczekiwać, żeby każdy użytkownik wiedział, jakie słowa kluczowe są nam potrzebne. W związku z tym my, tworząc słowniki podpowiedzi, z których klient może wyklikać tą opinię, możemy te zdania stworzyć w taki sposób, żeby te zdania zawierały słowa kluczowe, które są nam potrzebne dla poszczególnych kategorii produktowych czy firmy jako takiej. Oczywiście klient może też samodzielnie napisać ręką, aczkolwiek z naszych statystyk bodajże prawie 70% klientów korzysta z podpowiedzi przy wystawianiu opinii. Czy da się skutecznie zbierać opinie o sklepach i produktach? W naszym systemie daje się robić to całkiem skutecznie. Kilku naszych klientów w ciągu jednego miesiąca firma e-obuwie zebrała 50 000 opinii produktowych, Frisco 10 000 opinii produktowych. Oczywiście to jest pochodna tego, że to są duże e-commerce'y, natomiast to pokazuje, że praktycznie od startu można duże ilości opinii zbierać. Jak to się dzieje w praktyce? Tak jak wcześniej wspominałem, proces zaproszenia, proces zebrania opinii zaczynamy od wysłania zaproszenia. To jest przykład zaproszenia produktowego. Pokazujemy to zdjęcie klientowi, żeby wiedział, jaki produkt ocenia. Mówimy, kiedy został ten zakup dokonany i zapraszamy go do dodania opinii. W naszym systemie to, co też jest istotne, my rozdzielamy zbieranie opinii firmowych i opinii produktowych na dwa procesy. O opinię na temat firmy i doświadczenia zakupowego pytamy klientów tuż po dokonaniu zakupu, natomiast o opinię produktową pytamy po tym, jak ten produkt już do klienta dojdzie, będzie miał czas, żeby go używać i wtedy taka prośba zostaje do niego wysłana. To opóźnienie od momentu transakcji jest ustawiane w systemie, bo to oczywiście zależy od logistyki, od produktów. Można ustawić to na konkretną datę albo na datę od otrzymania paczki przez klienta. To wszystko jest definiowane w panelu w naszym systemie w całkiem prosty sposób. I jak odbywa się to zdobywanie opinii o produktach, ten formularz jest zoptymalizowany. Mamy cechy produktowe, które chcielibyśmy, żeby zostały ocenione. Klienci mają możliwość kliknięcia w zaproponowane przez nas zdania bądź napisania samemu tekstu. Poprzez naciśnięcie zapisz kończymy proces dodania opinii i to nam jakby zamyka proces zebrania opinii. Cóż można zrobić, jak się te opinie już zbierze? Ja teraz się przełączę na żywy przykład naszego klienta, którego poprosiliśmy o to, żeby włączył wszystkie dostępne u nas widżety, dlatego możecie mieć wrażenie, że jest trochę przebrzdzony widżetowo. Oczywiście w takim prawdziwym świecie można tych widżetów pokazać nieco mniej, natomiast takim podstawowym widżetem, który upewnia klientów, jest taki widżet wyjeżdżający z boku, gdzie pokazujemy ocenę na podstawie ilu transakcji i treści tych opinii, które zebraliśmy i możemy się z tym zapoznać. Co jakiś czas wyjeżdża taki widżet informujący o tym, pokazujący ostatnio dodane opinie z jakimś komentarzem. Tempo wjeżdżania, ilość jest oczywiście ustawiana w panelu, więc można się tutaj, jak długo się wyświetla i co ile ma się pojawiać, jest to do ustalenia w zależności od tego, co chce sklep. Mamy też taki widżet karuzelowy, gdzie pokazujemy opinie, które zostały dodane przez klientów różnej długości. Tak widzimy, że są klienci, którzy korzystają z podpowiedzi, tacy, którzy piszą opinie z ręki i ten widżet nam to pokazuje. Na dole strony dajemy taki widżet, który pokazuje średnią ocenę i na podstawie jakiej ilości. Oczywiście ten widżet też przekazuje mikrodane do botów Google, co powoduje, że link do tego sklepu będzie oznaczony gwiazdkami, będzie miał ten Rich Snippet, co, jak wcześniej mówiłem, zwiększa szansę ściągnięcia do kliku, nawet jeśli nie wyświetlimy się na pierwszym miejscu wyników wyszukania. To była ta część firmowa. Przy części produktowej mamy taki widżet, który pokazuje, jak oceniany jest dany produkt. Również możemy przeczytać o tym produkcie. W swojej prezentacji Artur wspominał o tym, że warto jest wchodzić w interakcję z klientami, żeby oni czuli, że to jest dla nas ważne. Nasz system pozwala na komentowanie opinii i pod każdą opinią można dodać komentarz. Komentarz może być dodany na dwa sposoby, jak większość rzeczy w naszym systemie. Można go dodać samemu, po prostu napisać ten komentarz i on się tutaj pojawi. Natomiast oczywiście nie wszyscy zawsze mają czas na to, żeby na każdą pojawiającą się opinię odpowiadać. Mamy przygotowane w systemie, można też dodać samemu takie standardowe komentarze, które po prostu są losowane przez system i dodawane, co powoduje, że odbiór takich opinii jest pozytywny, bo widzimy, że każda opinia jest skomentowana. Też takim podstawowym widgetem, na którym pokazujemy, jest u nas nazywany hex, czyli jest to średnia cena firmy. Po przeklikaniu się mamy możliwość wystawienia opinii organicznej, jeżeli wejdziemy w wystaw opinię, lub przeczytania prezentowanych opinii. Ja mówię, jak widzicie, że część tych widgetów robi podobne rzeczy. To akurat jest przykład, że mamy to włączonych dużo tych widgetów. Normalnie u siebie na stronie można wybrać, co nam pasuje najbardziej. Tutaj mamy też przykład przy tej części produktowej takiego widgetu, który podaje, ile mamy opinii o danym produkcie, jaki jest rozkład zebranych ocen, podaje tekst tych opinii, podaje komentarz. Oczywiście też system umożliwia zbieranie opinii ze zdjęciami. Te zdjęcia są w panelu akceptowane przez sklep, żeby uniknąć sytuacji dodawania zdjęć, których niekoniecznie chcielibyśmy, żeby się pojawiły na naszym sklepie. I to nam jakby to powoduje, że pojawią się te zdjęcia, które chcemy, żeby się pojawiały. Dodatkowo mamy jeszcze właśnie przykład wizytówki. W tym przykładzie agregatora, czyli Opineo, który podawał Artur w swojej prezentacji, tam też była wizytówka, natomiast nasza wizytówka jest skonstruowana w taki sposób, że ona nie ma żadnych reklam. Wszystkie te miejsca powodują przeklik na stronę naszego klienta i jakby ta wizytówka jest zrobiona po to, żeby właśnie wzmacniać ruch do strony klienta. To się pozycjonuje z Rich Snippetem, z średnią oceną i jak ktoś szuka opinii o danej firmie, to jest akurat nasz klient 4F, ma możliwość przejścia na naszą wizytówkę i z tamtej wizytówki bezpośrednio do sklepu, bez żadnej destrukcji związanej z reklamami. Naszym najbardziej optymalnym rozwiązaniem, do którego dążymy, to jest to, żeby też te opinie na stronach klientów się fajnie indeksowały i żeby na zapytanie nazwa klienta opinie pojawiały się dwa wyniki wyszukiwania, opinie z TrustMate'a na pierwszym i drugim miejscu i opinie na stronie klienta, tak żeby też jakby pomagać w pozycjonowaniu strony klientów. Tu jest inny przykład takiego właśnie karuzeli produktowej, gdzie klienci dodają zdjęcia. W momencie, kiedy nie mamy zdjęć klientów, możemy zaprogramować to, ustawić w taki sposób, że zostanie dodane zdjęcie z karty produktowej. Wtedy ten widget wygląda bardziej atrakcyjnie i też widzimy, w kontekście jakiego produktu dana opinia została dodana. Taką naszą nowością jest też taka belka, która się dodaje na pierwszej stronie na dole, gdzie po spełnieniu kryteriów dotyczących ilości zebranych opinii i ich odpowiedniego wartości można uzyskać certyfikat zaufany sklep według TrustMate z naszym logo i ten widget, który pokazuje właśnie, ile zebrano opinii i jaka jest średnia cena. To się instaluje w stopce strony. Również mamy ten hex. To, co jest fajne z tym hexem, że po przewinięciu strony ten widget po półtorej scrollu on znika, tak żeby nie przeszkadzał w obserwacji strony. Widgety, które prezentowane są na sklepie, one są wybierane, ustawiane i zarządzane z poziomu naszego panelu do zarządzania aplikacją. W trakcie instalacji wtyczki jest nam instalowany odpowiedni kontener, który pozwala na to, że później możemy czy to na urządzeniu mobilnym zdecydować, w którym miejscu dany widżet ma się wyświetlić, w jakiej wielkości. Oczywiście osobno sterujemy urządzeniami mobilnymi, osobno sterujemy desktopami, bo wiadomo, różne są układy i to wszystko jest dostępne bezpośrednio w panelu i praktycznie w czasie rzeczywistym można sobie tutaj ustawić i zobaczyć na stronie swojego sklepu, jak te zmiany czy te wybory przebiegają. Jakie są korzyści z umieszczania widżetów TrustMate na stronie sklepu? No po pierwsze to, co jest najbardziej istotne, co mówimy od początku tej prezentacji, klienci szukają potwierdzenia słuszności wyboru w ten sposób, że pokażemy im te opinie, nie będą musieli szukać poza sklepem, tym samym nie będą wychodzili z sesji, trzymamy ich u siebie i zwiększamy szansę, że dokonają transakcji. Drugi to jest ten dowód społeczny, jak odbierany jest sklep. Oczywiście im więcej opinii, im większa ocena, im te opinie są fajniejsze, bogate w treść, tym zaufanie do takiego sklepu jest większe. Naszym zdaniem i to też powiedzmy potwierdza się w badaniach, że jeżeli te opinie są zbierane przez firmę trzecią, to klienci do tego mają większe zaufanie niż opinie zebrane samodzielnie i prezentowane przez stronę, bo to czasem jest odbierane przez klientów, że być może to są opinie napisane ręcznie przez dany, że sam sklep sobie napisał je tam, umieścił. W przypadku zewnętrznych serwisów, no to mamy to potwierdzenie, że jak ktoś się przeklika, no to widzi, że jest to źródło w innym miejscu i że to z sobą się pokrywa, że nikt nie ukrywa opinii, nikt tym nie manipuluje i że to jest rzeczywiście ten prawdziwy obraz danej firmy w internecie. Widżety pozwalają na gwiazdki w wyszukiwarce Google, co zwiększa szansę kliknięcia w ten link wyszukiwania. Podnoszą również pozycje, tak jak mówiliśmy, Google'owe algorytmy promują strony, które mają user generated content, czyli treści dodawane przez użytkowników. Im te treści są bogatsze, tym ten algorytm ocenia tą stronę jako bardziej atrakcyjną, która ma dobry wpływ na użytkowników, którzy wchodzą w długie i relacje ze swoimi klientami. Efekt jest tego taki, że jest mniej porzuconych koszyków, bo mamy wszystkie informacje potrzebne dla klienta do dokonania zakupu, mamy w jednym miejscu, on nie musi otwierać kolejnej sesji i robić innych wyszukań. Jak treści opinii wpływają na pozycjonowanie i dlaczego pozycjonowanie sklepu jest ważne? No, to jest trochę oczywistość, że im lepsza pozycja sklepu wynika wyszukiwania, tym więcej zgarniamy ruchu, a im więcej ruchu, tym więcej szans na konwersję. W jaki sposób pozycjonowanie odbywa się dzięki opiniom? Oczywiście kupujący dodaje długie opinie dzięki temu naszemu systemowi podpowiedzi. One mają i słowa kluczowe, i odpowiednią długość, są dopasowane do tego, o czym klient mógłby nam napisać. Sklep prezentuje opinie po transakcjach i produktach. Boty indeksują treści tych opinii, podnosząc tym samym pozycjonowanie strony i też przerzucając do nas ruch na zapytania związane na przykład dany produkt plus opinie, jeżeli te opinie są u nas, jest ich dużo, są świeże, indeksują się poprawnie. Wynik takiego wyszukiwania pojawi się wtedy link do naszej karty produktowej, dodatkowo z Rich Snippetem, czyli z tymi gwiazdkami, co zwiększy szansę przekliku. Dzięki temu przyszli kupujący trafiają łatwiej trafiają na stronę sklepu. Natomiast jeżeli chodzi o te same podpowiedzi, to te podpowiedzi można wybrać, oczywiście dostosować do produktu, no bo nie zawsze musi to być wygoda, no może być cecha właściwa dla danego produktu. Te podpowiedzi można stworzyć samemu według wzorca, który my podajemy i je wgrać do systemu, bądź zlecić przygotowanie takich podpowiedzi do naszego działu kontentu, który wspólnie z Wami ustali, o czym chcecie, żeby te opinie były napisane, jakie są słowa kluczowe, które chcielibyśmy, aby były użyte, i to zostanie w taki sposób przygotowane. Tak przygotowany słownik podpowiedzi wgrywany jest w panelu TrustMate, no i efekt jest taki, że na tych formularzach, które wysyłamy do klientów, pojawiają się te wybrane wcześniej zdania. Jak walczyć z negatywnymi opiniami? Wiadomo, zawsze nie ma ludzi idealnych, tylko ten, który nic nie robi, się nie myli, nie popełnia błędów. Prawda marketingowa jest taka, że zadowolony klient przekaże swoje doświadczenie zakupowe 2-3 klientom, niezadowolony przekaże co najmniej 10. Niektórzy twierdzą, że to nawet 10 000, bo to internet i te złe opinie bardzo dobrze się niosą. W naszym systemie my mamy system mediacji. Tak wygląda, by the way, panel do zarządzania naszą aplikacją, i jest tu część poświęcona mediacjom. System mediacji odbywa się w taki sposób, że w przypadku pojawienia się oceny mniejszej niż 3, którą my uznajemy za negatywną, system automatycznie startuje mediację, wysyła pytanie do klienta, zdefiniowanie pytania do klienta o tym, co się stało i jak można temat rozwiązać. Samo rozwiązanie jest dokonywane w osobnym czacie, czyli to jest jakby rozmowa między sklepem a klientem, nie wychodzi to na zewnątrz. System daje 21 dni na rozwiązanie problemu czy wyjaśnienie sprawy. Po wyjaśnieniu opinia wraca na system, jeżeli ona może wrócić na 2 sposoby, albo wróci w takiej formule, bo strony nie dojdą do porozumienia i klient powstrzyma swoją złą opinię, bądź z drugiej strony zostanie to wyjaśnione, nie wiem, klient zostanie przeproszony, wyjaśniony, dlaczego doszło do tego, co doszło, i klient zmieni tą opinię i wtedy też ta zmieniona opinia pojawia się na wizytówkach, na portalu. To, co jest istotne, na bazie naszych doświadczeń i tysiące mediacji, które przeprowadzili nasi klienci, aż 61% sporów jest rozwiązywana, czyli że klienci zmieniają swoje zdanie po przeprowadzeniu mediacji. Nasze doświadczenie pokazuje, że czasem wystarczy wysłuchać, przeprosić i to już rozwiąże temat. To, co jest istotne przy mediacjach, że w naszym systemie można również oznaczać, tagować jaki jest powód mediacji, tak żeby później, robiąc sobie jakąś retrospektywę, żeby zobaczyć, dlaczego trafiają się nam złe opinie i co o nas myślą klienci, możemy te mediacje przypiąć do poszczególnych grup i wtedy bliżej się temu przyjrzeć, co na koniec dnia oczywiście pomaga w czynieniu sklepu, żeby on był lepszy. Jak my pomagamy zarabiać na opiniach? No przede wszystkim rich snippet, przede wszystkim gwiazdki, przede wszystkim poprawa pozycjonowania, która pozwala na zgarnianie większej ilości klików, zgarnianie tych klików, tych klientów, którzy wychodzą ze stron, które nie mają opinii, w poszukiwaniu opinii, i tym samym trafiają do naszego sklepu. Dzięki treściom użytkowników podnosimy pozycję w wynikach wyszukiwania. No to jest oczywistością, że im wyżej jesteśmy w wynikach wyszukiwania, tym większe prawdopodobieństwo zachęcenia klienta do kliknięcia. Na stronie podziękowania, czyli w tym momencie już po dodaniu opinii, mamy możliwość wykorzystania tej strony podziękowania na pokazanie kodu rabatowego, linku do dedykowanego landing page'a, możemy zrobić jakiś remarketing, cross-selling. Tutaj mamy interakcję, że mniej więcej 40% osób, które zostawia opinię, wykonuje jakąś interakcję ze stroną podziękowania, więc jest to też jakiś dodatkowy ruch, gdzie możemy pokazać, że jak ktoś, nie wiem, kupił u nas kask, to możemy tutaj mu zaproponować gogle, które mamy w fajnej cenie. Już nas zna, miał pozytywne doświadczenie przy zakupach jest szansa, że wróci i dokupi. To, co jest istotne, to wpływa na podniesienie konwersji, czyli upewniamy klienta na naszej stronie w tej sesji, której jest o tym, że jest to dobry wybór, że inni klienci dobrze oceniają i firmy dobrze oceniają produkt. Unikamy tego, co pokazywałem na początku, wyjścia poza sklep i szukania opinii w innym miejscu, gdzie klient jest narażony na reklamy konkurencji, na to, że wejdzie na stronę agregatorów, żeby poczytać opinię, albo wejdzie na stronę firmy, która oferuje ten sam produkt, ale zbiera opinię i tam skończy transakcję. My również staramy się jako TrustMate pomagać w interakcji z social mediami i mamy w TrustMate aplikację, która pozwala zastąpić oceny wyświetlane na Facebooku. Wtedy ta aplikacja powoduje, że wyświetlamy te opinie, dokładnie te same opinie, które są zbierane i wyświetlane na sklepie. Również działają tutaj wszelkie mechanizmy mediacyjne, czyli nie mamy sytuacji, że jak ktoś nas chce źle ocenić, to my robimy to wyjaśnienie w takim wątku, który jest otwarty dla wszystkich. W przypadku mediacji, konieczności mediacji, ta mediacja jest robiona osobno i nie włączamy do czytania o tej mediacji całego internetu. Również mamy takie rozwiązanie, które pomaga Wam, bo jeżeli nie wiem, jest jakiś tydzień czy dzień, że nie macie co wrzucić na social media, mamy takie rozwiązanie, że można przesortować zebrane opinie, wybrać jedną z 80 grafik, które mamy standardowo załadowane, albo podpiąć własną grafikę, nacisnąć przycisk generuj grafikę i od razu mamy gotowy materiał na post, który możemy umieścić w social mediach, właśnie pokazujący średnią ocenę i tekst opinii od rzeczywistego klienta i w ten sposób bez dodatkowego zachodu mamy fajną treść, która pojawi się na naszych stronach. Teraz pytanie, jak to nasze CUTO uruchomić, więc przy okazji WooCommerce'a trzeba wejść w obszar czy w zakładkę pod tytułem wtyczkę, wybrać TrustMate, nacisnąć przycisk zainstaluj. W drugim kroku naciskamy włącz i to nam zasadniczo zaczyna działać. W przypadku, gdy już macie konto ustawione na TrustMate a wtyczkę instalujecie później, to trzeba przekleić ten UID, który znajdziecie u nas w panelu i wtedy to ze sobą zaczyna wszystko działać. Samo jak widzicie, samo odpalenie wtyczki jest stosunkowo proste, 2-3 kroki i zaczyna to funkcjonować. Większość rzeczy, czy praktycznie wszystkie parametry typu jakie widżety chcecie wybrać, gdzie je umieścić, to dokonuje się u nas w panelu. Jest to proste, intuicyjne rozwiązanie. No i na koniec, bo to już zbliżamy się do końca, dla tych, którzy cierpliwie dotrwali do tego momentu, chcielibyśmy zaprosić do skorzystania z TrustMate'a i jak wykorzystacie ten kod rabatowy, czyli CyberTrust 2021, otrzymacie 50% zniżki na abonament roczny i półroczny, który mamy w naszym cenniku. To, co jest istotne, że możecie też wejść i używać naszej aplikacji, czy złożyć i używać naszej aplikacji zupełnie bezpłatnie. My w koncie bezpłatnym udostępniamy dokładnie tą samą funkcjonalność, co w kontach płatnych. Jedynym ograniczeniem jest ilość zamówień i konto bezpłatne obsługuje 20 zamówień miesięcznych. Jeżeli robicie więcej niż 20 zamówień miesięcznych, to te zaproszenia Wam się w systemie odłożą i one się po prostu nie wyślą. Natomiast ceny bo tam wcześniej była podana cena, ile kosztuje kupienie fejkowej opinii, że to jest około 2 zł. U nas taki pakiet mniej więcej 500 transakcji kosztuje 50 zł, 500 zaproszeń pozwoli na zebranie no przynajmniej 25% z tego. To będą te opinie, które do Was wrócą, więc cena za sztukę wychodzi zdecydowanie mniej i jest, i na koniec dnia jest to oczywiście uczciwsze rozwiązanie i takie, które przynosi korzyści w długim horyzoncie. Zapraszamy do kontaktu na czacie na stronie albo mailem na support. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu i nasz dział supportu chętnie Wam na wszystkie Wasze pytania odpowie. I tym samym dobiegliśmy do końca mojej prezentacji. Super, Jerzy, no wielkie dzięki tutaj za takie szczegółowe przedstawienie możliwości Waszego rozwiązania. No, w czasie dzisiejszego spotkania poruszyliśmy zatem aspekty zarówno takie związane z teorią reputacji czy opiniowania w sklepie internetowym, jak i mieliście okazję zobaczyć przykładowe rozwiązanie praktyczne. Dzięki wielkie, że przyszliście na to wydarzenie. Odpowiadając na kilka pytań, które się tutaj zdarzyły na czacie, no to chciałem Was wszystkich upewnić, że na ten mail, którego użyliście podczas rejestracji, dostaniecie zapis tego całego webinaru, ponieważ on będzie wrzucony na YouTube'a. Więc kilka razy pytaliście, czy będzie dostępny zapis, czy będą dostępne prezentacje, więc wszystko to będziecie mogli przeżyć z nami jeszcze raz. Myślę, że to jest kwestia kilku dni, kiedy będziecie mogli to zobaczyć. Tak zazwyczaj do piątku nam się udaje, no bo tak, bo jest środa. Więc myślę, że jest szansa, że jeszcze w piątek to będzie, a najpóźniej na początku przyszłego tygodnia dostaniecie na pewno linka do zapoznania się z tymi materiałami. Adrianna Wam tutaj jeszcze przekleiła kod rabatowy od Jerzego, który umożliwia Wam skorzystanie z rozwiązania na warunkach preferencyjnych. My jako Cyberfolks również mamy dla Was kod. Jeżeli ktoś z Was nie ma jeszcze fajnego hostingu pod sklep, takiego szybkiego i bezpiecznego, to zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty umożliwiającej zarejestrowanie hostingu pod WordPressa, a więc i WooCommerce'a, albo pod Prestę, bo mamy takie dwa dedykowane rozwiązania. I tutaj Adrianna Wam też szkoliła kod umożliwiający uruchomienie tego hostingu z rabatem w pierwszym roku. Także też zapraszamy Was bardzo serdecznie. Zarówno Jerzy, jak i ja naprawdę uwielbiamy rozmawiać z klientami, także piszcie do nas śmiało. Ja tutaj też dziękuję ekipie, która dzielnie moderowała, dzięki Adrianna i dzięki Paweł, bo Paweł z TrustMate'a również tutaj na bieżąco odpowiadał na wszystkie pytania. Zazwyczaj w tym momencie my odpowiadamy na te pytania, które pojawiły się na czacie, ale w zasadzie z tego, co widzę, to Paweł na te pytania dotyczące TrustMate'a zdążył odpowiedzieć już w trakcie, także chyba temat jest wyczerpany. Gdyby jakiekolwiek pytania pojawiły się w przyszłości, to piszcie do nas śmiało, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dzięki wielkie, życzymy Wam udanego e-commerce'owania, wielu dobrych konwersji i po prostu dobrego dnia. Dzięki, do zobaczenia.